Plotki głoszą, że jak tylko może, to jeździ do pracy tramwajem. W ponad stuletniej historii rozwoju wioślarstwa w mieście nad Brdą sukcesy osiągnięte pod skrzydłami pana Zygfryda Żurawskiego tworzą znamienity Złoty Okres. W jednym z wywiadów powiedział: w mojej filozofii funkcjonowania klubu najważniejszy jest zawodnik. To najwyraźniej skuteczna filozofia. Powstała na niej potęga bydgoskiego wioślarstwa, a klub Bydgostia 20 raz z rzędu zdobył drużynowe Mistrzostwo Polskie. Liczne medale olimpijskie bydgoskich wioślarzy lśnią jak diamenty tej piękniej, pięknej koronie zwycięstw. Serdecznie dziękujemy i życzymy, aby osobliwy pociąg do sportu zmierzał do kolejnych zwycięstw, budując potęgę bydgoskich wiosel. Szanowni Państwo, autograf odsłania prawdziwy ojciec wielu sportowych sukcesów, pan Zygfryd Żurawski! Proszę Państwa, dla mnie to jest wyjątkowy dzień i wyjątkowa chwila. Rzeczywiście ten autograf to jest takie wyjątkowe, szczególne uhonorowanie, ale myślę, że to, że dzisiaj się to zdarzyło, to jest dowód, że udało mi się przez wiele, wiele lat poprzednich poukładać tak pracę w klubie, że stanowimy językiem sportowym dobrą drużynę. I trenerzy, których pracuje kilkunastu w klubie, i zarząd. Naprawdę współdziałamy jak jedna rodzina i praktycznie ten autograf to jest, można powiedzieć, składam na ich ręce. Pan powiedział, że podmiotem funkcjonowania klubu jest zawodnik. Rzeczywiście, to jest absolutnie sprawa najważniejsza. Co prawda, w tym roku zdobyliśmy nie 20, a 21 raz rzędu drużynowe Mistrzostwo Polskie, ale to jest droga, a 25 w historii klubu. Myślę, że dla mnie osobiście, dla wielu, wielu kolegów w klubie jest przesłaniem, najważniejszy zawodnik, fakt, że przychodzi do nas wielu, wielu młodych ludzi wiosłować. Mają marzenia sięgające gwiazd. My te marzenia realnie układamy w plany i mam ogromną satysfakcję, że kilkudziesięciu z nich zdobywało nie tylko medale Mistrzostw Polski, ale medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Te marzenia sięgające gwiazd, najwyższe wyzwania, to również dokonania żeglarzy morskich, o których nie należy zapominać. Cieszę się, że jedno zdanie było na temat tramwajów. Ogromną satysfakcję sprawia mi praca w pojazdach szynowych PSA Bydgoszcz. Cieszę się, że firma ta jest w jakimś sensie już wyznacznikiem, wyróżnikiem Bydgoszczy. Proszę Państwa, dla mnie to uhonorowanie jest dodatkowym bodźcem do pracy na rzecz Bydgoszczy. Z Bydgoszczą jestem związany, jestem przekonany, że z kolejnych igrzysk w Rio i w Japonii przywieziemy medale. Dziękuję bardzo.